zaboksować. Kibice najchętniej zobaczyły twoją walkę z Artonem Szpilką. Chyba wiesz, że zadebiutował. Ja powiem tak, słyszałem. Ja powiem tak, jak się ma za przeproszeniem jaja, jak się mówi, że sprawdzimy się w boksie, to sprawdźmy się w boksie. Jeśli za przeproszeniem to się tak mówi, może powiedzieć Rafał Jackiewicz, to jest tak. Jego powiedzenie, morda gada, morda odpowiada. Jeśli masz jaja i mówisz, że w boksie się mieliśmy sprawdzić, to ja zapraszam cię do boksu. A jeśli będziesz miał ochotę, to potem rewanż możemy zrobić w klatce. Czyli najpierw boks. Absolutnie tak. To jest jakby moja rodzima jakby dyscyplina sportu. I jestem sportowcem z krwi i kości. Tak? Ja wybieram, jakby można powiedzieć, boks. Jeśli, jakby można powiedzieć, w tym boksie za mało będziesz miał przetrzepanej skóry i będziesz chciał, jakby można powiedzieć, rewanżu, no to pewnie zrobimy może w KSW, no zobaczymy. Znaczy w KSW, w MMA, tak bym powiedział, tak? No, twój promotor Andrzej Wasilewski wyśmiał ten pomysł walki KSW z Arturem Szpilką w MMA. Porównał to do jakichś igrzysk paraolimpijskich. Kiedyś się wypowiadałem na ten temat. Andrzej jest, to co mi się podoba, z krwi i kości, można powiedzieć, w cudzysłowie też, tak. Można powiedzieć, w pewnym sensie też z dziada, pradziada, sportowa rodzina. Tata był w boksie. No przecież pamiętam. Andrzej jest w boksie. To są, Andrzej jest, można powiedzieć, 50 lat w boksie. Tak.